Cześć, witam Was w drugiej części materiału o Chantal Mauduit. I właśnie Chantal, nie Chantel, bo wiem, że wypominaliście mi to tydzień temu, że mówię Chantel, a nie Chantal, także dzisiaj mam nadzieję, że już mi się uda za każdym razem powiedzieć poprawnie. No i zapraszam Was na drugą część. Myślę, że ona jest równie ciekawa jak pierwsza. Poprzedni odcinek zakończył się zdobyciem przez Chantal jej pierwszego ośmiotysięcznika, K2 w 1992 roku. Kobieta była więc jedyną żyjącą zdobywczynią Czogori. Jednak zanim triumfatorka w pełni mogła świętować swój sukces, najpierw musiała wrócić do Europy. Nie było to jednak proste. Aby wyjechać, należało otrzymać pozwolenie na wyjazd z Pakistanu. Za złamanie regulaminu i zmianę zespołu w trakcie wyprawy Francuzka została wezwana do Ministerstwa Turystyki, które mieściło się w obskurnym budynku, gdzie kilku mężczyzn debatowało, jak przykładnie ukarać karygodne złamanie regulaminu. W ich oczach problem był tym większy, że dotyczył kobiety. Jeśli zasady ustanowione przez nich łamią kobiety, które w ich kraju nigdy nie dopuściłyby się takiego braku szacunku wobec mężczyzn, to sprawa jest poważna. Jeśli nie chcą, by wspinacze nagminnie lekceważyli ich prawo, kara musi spotkać Chantal. Po długiej, energicznej dyskusji wstał jeden z urzędników i zwrócił się do Francuzki. A więc na własną rękę zdecydowałaś, że zostaniesz w bazie. Słyszeliśmy, że zostałaś po to, żeby pieprzyć się ze wszystkimi mężczyznami. Chantal była zszokowana, jakim wulgarnym językiem zwrócił się do niej Pakistańczyk. Postanowiła nie dawać się wyprowadzić z równowagi. Nie, zostałam, bo chciałam się wspinać. A mój zespół? Nie, moi oficerzy łącznikowi na górze mówią, że zostałaś, żeby rżnąć się z mężczyznami. Mauduit zaczęła tłumaczyć, że wśród wspinaczy normalną sprawą jest, że w trakcie wyprawy, podczas wyjść w górę, nocuje się w różnych składach. Domyślała się, że oficerzy wiedzieli o tym, że w obozie trzecim nocowała z Torem, jedną noc wraz z Aleksiejem, który dołączył do zespołu na wysokości prawie 7000 metrów, z kolei w bazie spała z Edem Wistursem. Nie zdążyła jednak dokończyć swoich wyjaśnień, gdy Pakistańczyk przerwał zdecydowanie. Nie, mi się zdaje, że lubisz się pieprzyć, co nie? Więc może ze mną też będziesz się pieprzyć? Inni urzędnicy zaśmiali się szyderczo. Chantal stwierdziła, że najlepszą odpowiedzią na takie bezczelne zachowanie i zniewagę ze strony urzędnika będzie milczenie. Po chwili Pakistańczyk się uspokoił i oznajmił, że za tą niesubordynację zostanie ukarana grzywną w wysokości 3000 dolarów, co w latach 90. warte było zdecydowanie więcej niż obecnie. Dla Mauduit była to olbrzymia suma, często miesięcznie żyła za kwotę około 200 dolarów. Kiedy opuściła budynek, podarła pismo, przeklinając pod nosem lokalną wiarę i stwierdziła, że trzeba jak najszybciej opuścić ten kraj. Po powrocie do Francji stała się popularna. Jej twarz zdobiła okładki magazynów, dziennikarze ustawiali się w kolejkach do wywiadu z nią. Jednak w środowisku wspinaczkowym Chantal była często krytykowana za jej zachowanie podczas wyprawy na K2. Niektórzy twierdzili, że najpierw została wprowadzona na szczyt, a następnie z niego zniesiona przez ryzykujących życie alpinistów. W 1993 roku postanowiła po raz kolejny zaatakować Everest. Była przeciwnikiem zmian technologicznych, jakie pojawiały się coraz częściej na wyprawach. Wszechobecne telefony, dostęp do internetu i pisanie wpisów na witryny internetowe irytowały ją. Zamiast tego w namiocie Chantal można było znaleźć wiele tomików poezji oraz filozoficznych książek. Pobyt w górach stanowił dla niej okazję do pogłębiania rozwoju duchowego. Przeżyć doświadczenie zmysłowe, owszem ekstremalne, ale jakże niezwykłe. Tym razem Everest planowała zdobyć z grupą pogodnych i radosnych Nowozelandczyków, których mesa wieczorami zamieniała się w prawdziwą dyskotekę. Główną jej atrakcją była Chantal tańcząca na stole. Podczas tej wyprawy dotarła na wysokość 8400 metrów, skąd rozsądnie zawróciła, gdyż nie była wystarczająco dobrze ubrana, by znieść duży chłód, jaki panował na tej wysokości. W wyprawie poza 7 wspinaczami brało udział również 8 szerpów. Po powrocie do kraju Mauduit po raz kolejny naraziła się środowisku, stwierdzając w jednym z wywiadów, że wspinała się samotnie, o wiele szybciej niż jej przyjaciele. Jeszcze tego samego roku, jesienią, Chantal powróciła pod Everest wraz z wyprawą hiszpańską. Niestety, tym razem najwyżej dotarła na 8000 metrów. Nie chcąc jednak rezygnować z działań górskich, wraz ze swoim towarzyszem,
Sherpą Pembą, postanowili na lewo, bez zezwoleń, wejść na Shishapangme. Na szczyt dotarli w październiku i stwierdzili, że skoro idzie tak dobrze, to spróbują zdobyć także Cho'oyu. Tym sposobem w ciągu jednego miesiąca Chantal osiągnęła dwa szczyty ośmiotysięczne, bez wspomagania dodatkowego tlenu z butli. Po powrocie do Katmandu ponownie została wezwana przez ministerstwo, tym razem jednak dwóch krajów, zarówno Chin, jak i Nepalu. Zamiast spłacić nałożone na nią kary, francuska wróciła do kraju, gdzie głośno atakowała biurokrację azjatyckich państw. Francuski Związek Alpinizmu potępił zachowanie alpinistki, jednak zważywszy na jej rosnącą popularność, postanowił wyciszyć całą aferę. Na początku 1994 roku wyjechała na Mount William na Antarktydzie, gdzie spotkała się z Denisem Ducrot, operatorem filmowym i wspinaczem. Jego celem było nakręcenie całej wyprawy i wejścia na górę. Po powrocie z mroźnego kontynentu Chantal nie zdążyła się rozpakować, a już dołączyła do kolejnej wyprawy atakującej Everest. Została klientką jednego z najbardziej uznanych kierowników everestowskich wypraw, czyli Russella Bryce'a. Po raz pierwszy francuska zamiast drogi przez Przełęcz Południową spróbowała zdobyć najwyższą górę świata od strony północno-wschodniej. Przewodnik Marty Schmidt przez 6 dni zakładał niemal 1000 metrów lin poręczowych do obozu pierwszego. Gdy droga w końcu była gotowa, oznajmił Chantal, że może zanieść tam swój bagaż. Jednak kobieta nie zgodziła się. Nie, zapłaciłam jako klientka, żeby przetransportowano wyposażenie za mnie. Marty zdenerwował się, jednak jako pracownik Russella postanowił spokojnie pomówić z Moody. Owszem, jesteś klientką, ale nawet klienci muszą nieść własny zapas wody i osobiste rzeczy, nieprawdaż? Chyba nie chcesz, żeby podczas twojego wejścia ktoś niósł twoją szczoteczkę do zębów. Mylę się? Ostatecznie francuska zarzuciła niewielki plecak na barki i ruszyła w górę. Kiedy przewodnik ustalał plan dla uczestników na następne dni, aklimatyzację oraz atak szczytowy, Chantal powiedziała stanowczo dość. Wystarczy. Jestem profesjonalną alpinistką. Nie potrzebuję się dłużej aklimatyzować. Jak tylko zostanie założony obóz drugi, podchodzę do obozu drugiego. Kiedy Sherpowie założyli obóz drugi, Chantal wraz z innymi ruszyła do niego na aklimatyzację. Niestety po drodze spadła lawina, która zmusiła ich do odwrotu. Duże odległości między obozami, ciężkie warunki skutecznie zniechęciły większość klientów, jak i samą francuskę do działań na tej trudnej drodze. Spróbowano jeszcze podjąć próbę podejścia granią północną, jednak bez rezultatu. Podczas zejścia Marty został wezwany do pomocy w akcji ratunkowej. Dzięki jego postawie przeżył nowozelandzki wspinacz, którego Schmidt sprowadził z góry. Po tej wyprawie jeden z przewodników, Eric Simmons, stwierdził: jej strategia polegała na tym, że przesiadywała w bazie albo w bazie wysuniętej. Omijała proces zakładania obozów oraz czas na odpowiednią aklimatyzację. W bazie głównie rozmawiała z potencjalnymi sponsorami oraz udzielała telefonicznych wywiadów przez pożyczony telefon satelitarny. Na koniec podsumował jej udział w wyprawie w mocnych słowach. Dostała w kość i uciekła do domu. Jej wspinaczka uderzyła mnie tym, że zdawało się zupełnie nierealne, by kiedykolwiek ją ukończyła. Nie wszyscy wspinacze byli tak zdecydowani w swoich poglądach na temat kobiety. Tak o Chantal wypowiedział się Dan Mazur. Chantal stanowiła zaprzeczenie wszystkich tych bzdur wymyślonych przez mafię wspinaczkową, związaną z wielkim sponsoringiem i armią Sherpów do pomocy. Zwyczajnie kochała góry, chciała się tylko wspinać, a wszyscy ci kolesie, obrzucający ją błotem, tak naprawdę mieli na nią ochotę. Owszem, wykorzystywała swe ciało do wpływania na mężczyzn, ale czemu miałaby tego nie robić? Ujmowała ludzi swą osobowością. Czasami się załamywała, jasne, ale każdemu się to zdarza. Miała problemy z kolanami, nie zawsze była w dobrej formie, ale była niesamowicie silna i momentami posuwała się za daleko. Po powrocie do Francji Chantal zaczęła planować kolejne wyprawy i starała się zarabiać na nie. Wróciła do zawodu przewodnika alpejskiego, a także prowadziła pokazy publiczne i prelekcje dla swoich sponsorów. Kiedy pewien dziennikarz zaprosił ją do swojego oddalonego o 100 km biura, Moody przyjechała tam na rowerze. Wieczorami z kolei można było ją spotkać w pubach i nocnych klubach w Chamonix. Zimą 1995 roku podczas jazdy na nartach zerwała więzadła. Jednak gdy lekarz zapytał, na kiedy ma ustalić termin ich rekonstrukcji, odparła, że musi zabieg przełożyć, bo najpierw chce zdobyć Everest. Kilka tygodni później wylądowała już w Katmandu, dołączając do coraz prężniej działającej nowozelandzkiej agencji Adventure Consultants Roba Hola. Była to jej już siódma próba wejścia na Chomolungme.
Podczas wyprawy piła się w górę najwolniej ze wszystkich klientów Roba. Jednak mimo to, podczas ataku szczytowego dotarła na wierzchołek południowy, na wysokości 8750 metrów. Tam spotkał ją kierownik, Rob Hall, który położył jej rękę na ramieniu, dając znak do odwrotu. Kobieta była wyczerpana, a jej sine usta były nieruchome. Skinieniem głowy przystała na propozycję. Po 30 metrów zejścia nagle osunęła się na śnieg. Kierownikowi pomagał w sprowadzeniu francuski jego przewodnik, Guy Cotter. Zadanie było niezwykle trudne, gdyż Maudie kilkukrotnie traciła przytomność. W sprowadzeniu kobiety udział wzięło wielu wspinaczy, m.in. ponownie Ed Visturs. Ostatecznie udało się ją znieść do obozu czwartego, gdzie zbadał ją lekarz. Następnego dnia, ku ogólnemu zdumieniu, odzyskała siły na tyle, że mogła kontynuować zejście sama. Rob Hall był mocno wkurzony. Rzucił wtedy słynne zdanie, zacytowane później przez Johna Krakauera. Wlekliśmy ją z góry jak worek ziemniaków. Wielu wspinaczy miało za złe Hallowi takie stwierdzenie, gdyż kilka lat wcześniej to on i jego przyjaciel potrzebowali pomocy na K2. W warunkach dużo trudniejszych niż na Everestie, Ed Visturs, Scott Fisher i Charlie Mays ryzykowali życie sprowadzając Halla i Bola. O ile Rob był w nie najgorszym stanie, to Gary również był niesiony w podobny sposób jak Maudie w 1995 roku. Niektórzy złość Roba tłumaczyli faktem, że żaden z jego klientów tego roku nie zdobył Everestu. Z punktu widzenia biznesowego i reklamowego była to klapa dla Adventure Consultants. Niepowodzenie, jakie najlepiej byłoby już następnego roku naprawić. O tym, jak wyglądała wyprawa agencji Roba Halla w następnym roku, usłyszeć możecie w moich starszych materiałach, do których link zostawię w opisie. Chantal Maudie zaszufladkowano jako himalaistkę nierozsądną, lekkomyślną, często potrzebującą pomocy, zarówno podczas wejścia, jak i zejścia. Wielu uważało, że jej nieszczęście polegało na tym, że ślepo wierzyła w konieczność wspinania się w najczystszym stylu, czyli bez wsparcia tlenu. Kolejnym problemem było jej kontuzjowane kolano, będące efektem upadku na nartach w dzieciństwie. W 1995 roku Alison Hargraves jako pierwsza kobieta wyszła na Everest bez wsparcia dodatkowego tlenu z butli, czyli dokonała tego, czego Maudie próbowała wcześniej wielokrotnie. Kilka miesięcy później Alison zginęła podczas zejścia z K2. Chantal, zapytana przez dziennikarzy o komentarz, odpowiedziała: podziwiałam ją, ale rozumiesz, różnimy się od siebie. Po pierwsze, ja nadal się wspinam. Wiosną 1996 roku jako cel obrała sobie Lhotse, szczyt znajdujący się naprzeciwko Everestu. Kiedy zobaczyła, jak wielu wspinaczy tego roku atakowało Everest, ucieszyła się, że ona będzie działać w mniej tłocznym miejscu. Szczególną uwagę zwróciła na liczne wyprawy agencji Scotta Fishera i Roba Halla. Jedna z klientek, Charlotte Fox, była zdumiona, kiedy zobaczyła, jak szybko Chantal pnie się w górę, nie posiadając dodatkowego tlenu. Na Lhotse wspinała się z dwoma Amerykanami, Kochem i Chorwatem. Cała trójka osiągnęła wysokość 7900 metrów, gdzie założono obóz czwarty. Według Kocha był to gówniany obóz, zawieszony na małej półce skalnej. Mogli tylko siedzieć w małym dwuosobowym namiocie. Nogi zwisały im za krawędzią. Ciężko było przetrwać w ciemności, gdy padał deszcz, a porywisty wiatr smagał ich po twarzach. Co jakiś czas Koch wbijał haki, próbując zabezpieczyć namiot. Rano byli niewyspani i przemoczeni do suchej nitki. Koch i Chorwat jednomyślnie zdecydowali, że schodzą niżej. O decyzję zapytali także Chantal. Ta jednak, ku ich zdumieniu, uśmiechnęła się i oznajmiła, że wchodzi. Pogoda była piękna, więc podczas podejścia, gdy obejrzała się na sylwetkę Everestu, zauważyła rządek mrówek czekający w kolejce na przejście u skoku Hillarego. Wiedziała, że ludzi jest tam zbyt wielu. Po kilku godzinach jako pierwsza kobieta w historii zdobyła Lhotse, czwartą górę świata. Z plecaka wyciągnęła aparat, jednak kiedy chciała uwiecznić swój sukces na fotografii, ten odmówił posłuszeństwa. Próbowała go naprawić, jednak bezskutecznie. Zaczęła więc szybko schodzić, gdyż dostrzegła burzowe chmury omiatające Everest. Po 15 godzinach od rozpoczęcia ataku szczytowego dotarła na wysokość 7300 metrów, gdzie w obozie trzecim czekali na nią Koch i Chorwat. Udało ci się? Zapytali. Oui, odpowiedziała uśmiechając się. Niektórzy wspinacze zaczęli jednak podważać zdobycie szczytu. Co więcej, Chantal nie dysponowała żadnym dowodem swojego wejścia. Jednak większość była pewna, że podczas tych 15 godzin francuska pokonała drogę na szczyt i z powrotem.
Żadnych wątpliwości nie miała także Elizabeth Hawley, prawdziwa legenda, wieloletnia kronikarka wszystkich himalajskich wypraw. Chantal już tego samego roku wyruszyła pod kolejny ośmiotysięcznik, Manaslu. Do ataku szczytowego wyruszyła wraz z Sherpą, jednak ten osłabł i ostatni odcinek na wierzchołek pokonała samotnie. Chantal miała więc na koncie zdobycie 5 ośmiotysięczników. Tyle osiągnęła wcześniej jedynie Wanda Rutkiewicz. Wciąż pojawiały się jednak pojedyncze oskarżenia pod adresem Francuski. Pytano, gdzie są zdjęcia ze szczytu, czemu tak często ostatnie fragmenty pokonywała sama. Media okrzyknęły ją największą żyjącą himalaistką. Sama jednak była daleka od takich stwierdzeń. Cóż to ma za znaczenie? Takie tytuły są dla mnie nieistotne. Wspinam się tylko dlatego, że tam w górze jest prześlicznie. W 1997 roku Chantal powróciła do Pakistanu. Kolejnym ośmiotysięcznikiem, jaki chciała zdobyć, był Gasher Brum II. Na szczyt wspięła się wraz z dużą flagą tybetańską, na której widniał napis Dalai Lama. Następny rok to kolejny ambitny cel. Tym razem Dhaula Giri, ósma góra świata. Wspinała się na niego wraz z Sherpą, jednak w bazie spotkała swojego byłego kochanka, z którym pozostawała w przyjacielskich relacjach, Eda Wistursa. Dla Eda ośmiotysięcznik miał być kolejnym krokiem do zebrania wszystkich szczytów korony Himalajów i Karakorum. Chciał zostać pierwszym Amerykaninem szczycącym się tym tytułem. W dodatku planował to osiągnąć bez wsparcia butli z tlenem. Zdobył już 10 ośmiotysięczników. Ed wspinał się z Gajem Koterem. Warunki pogodowe były trudne. Silne opady śniegu utrudniały podejście i zakładanie obozów, a także zwiększały zagrożenie lawinowe. Chantal założyła obóz drugi na wysokości 6600 metrów. Natomiast Ed, w obawie przed nawianym w tamtym miejscu śniegiem i lawinami, postanowił wykopać jamę śnieżną i tam schować ekwipunek. 7 maja Koter przyglądał się, jak z bazy wyrusza Chantal. Był zdumiony tą decyzją, gdyż wszystkie znaki na niebie jasno wskazywały na nadciągające załamanie pogody. Później wspominał, że wyglądała, jakby była ślepa na otaczającą ją rzeczywistość. Pytał, czy jest pewna swojej decyzji, jednak ta pozostawała niewzruszona. Kilka godzin po wyjściu Francuski w bazę uderzył śnieg i wiatr o prędkości huraganu. Guy będzie wspominał ten dzień jako największą burzę, jaką kiedykolwiek spotkał w Himalajach. Pioruny uderzały raz za razem, przecinając niebo. Śnieg wdzierał się do namiotów przez szpary w zamku. Szczęśliwie Francuska wraz z Sherpą dotarli do namiotu tuż przed uderzeniem nawałnicy. Po drodze minęli obóz Włochów, położony 15 metrów poniżej. Kiedy ich mijali, Franco Brunello powiedział, że tuż nad nimi znajduje się niebezpieczna szczelina. Kobieta podziękowała za ostrzeżenie i skierowała się do swojego schronienia. Burza zdawała się nie mieć końca. Dopiero 14 maja niebo się wypogodziło i Brunello podszedł jeszcze raz do obozu drugiego Francuski. Sprawdził częściowo przysypany namiot Chantal, odsuwając lekko zamek i stwierdził, że ten najprawdopodobniej jest pusty. Wisturs zauważył, że Maudy mogła założyć obóz trzeci, więc postanowił podejść wyżej, jednak nie było tam ani żadnych śladów, ani namiotu. Włosi postanowili odkopać cały namiot, który wtedy był już przysypany niemal całkowicie masami śniegu. Brunello po rozsunięciu zamka odnalazł leżącą w śpiworze Chantal z spokojnym wyrazem twarzy. Jej szczęka jednak wyglądała na złamaną. W głębi namiotu spoczywało ciało Sherpy. Włosi stwierdzili, że najprawdopodobniej w namiot uderzyła niewielka lawina, która przygniotła duet wspinaczy. Informacja o tragedii natychmiastowo obiegła cały świat. Dziennikarze zapytali Eda Wistursa o przyczynę tragedii. Ed wysunął teorię inną od Włochów. Jego zdaniem istnieje prawdopodobieństwo, że w trakcie burzy, kiedy Chantal gotowała na kuchence gazowej, mogła zapomnieć o odpowiedniej wentylacji. Chcąc ochronić się od silnego wiatru, Francuska mogła dokładnie zamknąć namiot, a kuchenka mogła wyczerpać pozostały tlen w namiocie. W mediach rozgorzała się dyskusja. Wspinacze z jednej strony nie wierzyliby, Sherpa z 30-letnim doświadczeniem mógł popełnić tak prosty błąd i nie wentylować namiotu. Z kolei w teorię o lawinie nie wierzyli Hiszpanie, których namiot znajdował się kilka metrów od namiotu Francuski w bezpośredniej linii zejścia potencjalnej lawiny. Pod koniec maja przedstawiciele głównego sponsora Chantal udali się na miejsce tragedii, by sprowadzić ciało do Francji. Gdy zobaczyli zwłoki, zauważyli, że kobieta ma złamany kark, a jej głowa była wykrzywiona pod nienaturalnym kątem. Zaprzeczało to teorii, by miała zginąć w trakcie snu przez niedopatrzenie podczas gotowania. Przyjaciele Maudy stanęli w jej obronie, mówiąc, że była inteligentną i doświadczoną himalaistką i niemożliwe było, by popełniła tak prosty błąd.
W Europie przeprowadzono autopsję, która wykazała, że przyczyną zgonu było uderzenie głazu lub lodowego odłamka, na skutek którego został złamany kręgosłup. Takie wyjaśnienie wielu nie wystarczyło, gdyż zginął również doświadczony szerpa, którego ciało nie posiadało takich obrażeń. Tak o Chantal wypowiedział się Torkizer. Chantal była Heleną Trojańską, twarzą zdolną wprawić w ruch tysiące okrętów, twarzą, która wprawiała w ruch tysiące wspinaczy. Podczas ceremonii pogrzebowej głos zabrał jej przyjaciel, legendarny francuski wspinacz Christophe Profi. Nade wszystko pokazała nam, że istnieje piękny sposób, by dotrzeć na szczyt. Dziękuję za oglądanie do końca. Jeśli materiał Wam się spodobał, to zachęcam do zostawienia łapki w górę. I przepraszam za mój głos, ale jestem trochę chory. Coś słyszałem, że chyba wszyscy chorują, także mnie też dopadła jakaś grypa albo jakieś przeziębienie. Pod poprzednim materiałem pojawiło się kilka komentarzy a propos źródła, na jakim bazowałem, skąd brałem cytaty, a także skąd brałem te opisy tych zdarzeń. W dużej mierze opierałem się na książce Jennifer Jordan Okrutny Szczyt. Jest to Amerykanka, która dwa razy była pod K2, także zna Eda Wistursa i Tora Kizera. Pytaliście, skąd autor wiedział o tak osobistych przeżyciach Chantal Mauduit. Otóż ona napisała swoją książkę w 1997 roku. Nie przeczytałem jej, ale Jennifer Jordan mają w swojej bibliografii, więc pewnie ona przeczytała i stąd ma te informacje. Resztę moich źródeł podam Wam w linku, w opisie są to artykuły internetowe. W jednym z komentarzy przeczytałem, że ilość wspinaczy na Everestie powoduje, że jest tam dużo śmieci i zanieczyszczeń. I słuchajcie, jest to duża bzdura, bo Everest, baza pod Everestem jest jedną z najczystszych baz w Himalajach. Agencje, które tam wprowadzają klientów na szczyt, co roku przed sezonem płacą kaucję, która jest im zwracana tylko wtedy, jeśli zbiorą wszystkie swoje śmieci, a także fekalia i zanieczyszczenia, które podczas tych 2-3 miesięcy się zbiorą w bazie i muszą wszystko znieść na dół i dopiero wtedy ta kaucja jest im zwracana, także agencje bardzo tego pilnują. Jeszcze jedna ciekawa sytuacja, puste butle po tlenie też są znoszone, gdyż szerpowie dostają około $50 za każdą zniesioną butlę, więc dla nich to też jest interes. $50 to nie jest mało dla szerpów, więc puste, stare jakieś butle jak znajdą, to zawsze są znoszone i dzięki temu też ten Everest jest cały czas czysty i przez to czasami dochodzi do takiego paradoksu, że jak ktoś zostawi na przykład przed wyjściem do obozu drugiego czy trzeciego, ktoś zostawi sobie butlę z tlenem poza namiotem, to zdarzało się tak czasami, że jakiś szerpa podszedł w nocy cichaczem, zabrał butlę, spuścił tlen, no i miał pustą butlę, z którą potem sobie zszedł na dół, oddał, dostał pieniążki, a ty rano się budziłeś i nie ma twojej butli. No i słyszałem, że jest tak, że klienci w obawie o takie zdarzenia chowają butlę ze sobą do namiotu i wtedy są po prostu pewni, że nikt tych butli nie zabierze. To już ode mnie wszystko na dzisiaj. Jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie w komentarzach. Do zobaczenia na szlaku i w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się. Cześć.